Tu są fotokopie. Wystąpienie Himmlera i tajne dyrektywy dla kierownictwa NSDAP oraz SS i Policji Generalnej Gubernii. Słuchaj. Celem naszym, powiedział Himmler, jest zlikwidowanie Żydów oraz zmniejszenie ilości Słowian o 30 milionów ludzi. To zarządzenie przejdzie do historii. Sens jego leży w tym, aby w każdym miesiącu zlikwidować kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bez względu na wszystko. Rozumiesz? Powodem rozstrzeliwań i represji nie są nasze działania. Powodem jest idea wyniszczenia niższych ras. Idea narodu panów. Chcą nas wyniszczyć. Ausrotten. To nawet ma u nich swoją nazwę. Tych, którzy pozostaną, upodlą i złamią, realizując swój stary, odwieczny plan o germańskim panowaniu.